Dzień dobry, kochani łodzianie! Jak się dzisiaj macie, moi przyjaciele? Czy macie się dziś dobrze? Wierzę, kochani, że macie się dziś dobrze. Ja mam się dziś dobrze. Chciałam wam opowiedzieć pewną historię. Jest to historia mojego życia. Chciałam państwu powiedzieć, że pewnego dnia, będąc małą dziewczynką, na mojej drodze stanął Jezus, żywy Jezus Chrystus, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. W swoim życiu szukałam różnych używek, szukałam szczęścia, ale żadne używki, żadne w cudzysłowie dobre rzeczy nie dały mi szczęścia. Ale pewnego dnia, będąc małą dziewczynką, upadłam na swoje kolana i zawołałam do Jezusa: Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli jesteś żywy, przyjdź do mnie. Jezu, objaw mi się. Jezu, uratuj mnie. Odczuwałam w swoim sercu wielką pustkę, której nie mógł tak naprawdę zapewnić nikt. I Jezus, kiedy przyszedł do mojego serca, do mojego wnętrza, wypełnił tą pustkę. Jezus dał mi pokój, radość i sprawiedliwość. Dlatego przyjechałam tutaj dzisiaj do was, wiele setek kilometrów, żeby wam powiedzieć, że jest ktoś, kto was kocha, że jest ktoś, kto o was się troszczy, kto chce z wami nawiązać relacje, relacje miłości, a jest tą osobą, osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego dziś, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, taki, jaki jesteś. Czy jesteś tak dobry, czy już tak bardzo nagrzeszyłeś, przyjdź do Jezusa. Powiedz: Panie Jezu, przychodzę dziś do Ciebie taki, jaki jestem, oddając Ci moje życie. Ty zmiłuj się nade mną, Ty zbaw mnie, Ty zabierz moje choroby, uwolnij mnie od depresji, od nałogów, od opresji. I jeśli zrobisz to szczerze, On przyjdzie do Ciebie, On Cię uwolni, On Cię uzdrowi, a przede wszystkim da Tobie nowe życie i już nie będziesz musiał bać się śmierci, gdyż Jezus zamieszka w Twoim sercu. Jest napisane, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będzie. Dlatego jest to tak proste. Nie musisz robić żadnych obrządków. Taki, jaki jesteś, uklęknij na swoje kolana i powiedz: Jezu, potrzebuję Cię. Jezu, zbaw mnie teraz. Jezu, uzdrów mnie teraz. A gwarantuję Tobie, że tak jak do mnie On przyszedł, tak przyjdzie do Ciebie. Kochani, chcemy was błogosławić. Chcemy błogosławić miasto Łódź. Chcemy błogosławić dzieci, chcemy błogosławić starszych. Jesteśmy tu dla waszej dyspozycji. Zatem jeśli macie problemy, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jeśli chcecie być szczęśliwymi, podejdźcie do nas, żeby z nami porozmawiać, a wasze życie się zmieni. Zapraszam serdecznie was. Błogosławimy. Jest również napisane, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Zatem, kochani, ja błogosławię was i zapraszam was serdecznie do dobrych rozmów. Chcemy się z wami modlić, chcemy was błogosławić, żeby wasze życie, żeby nasz kraj był błogosławiony przez imię Jezus. Dziękuję, kocham was bardzo. Cieszę się, że mogę tutaj być, że mogę powiedzieć o Jezusie, który zbawia, uzdrawia, uwalnia. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Dlatego, tak jak mówię, przyjdź do Jezusa. Nie patrz na religię, popatrz na krzyż, popatrz na Jezusa, który 2000 lat temu rozprostał swoje ramiona i tam na krzyżu Golgoty umarł za Ciebie. Umarł śmiercią męczeńską, został zamordowany, abym ja i my wszyscy mogli dostąpić zbawienia.
Dziękuję wam wszystkim i błogosławię was w imieniu Jezusa. Amen.